Witajcie, moi drodzy. Ja nazywam się Lena, a to jest trzeci rozdział Bendiego i maszyny do tuszu. Cóż, tak się składa, że nagrywam go z opóźnieniem, bo byłam chora i po prostu albo bardzo źle brzmiałam, albo musiałam kasłać co parę minut, co przy nagrywaniu z kamerą po prostu, no, nie da rady. Nie ma takiej możliwości, dlatego uznałam, że poczekam, aż trochę mi się poprawi i wtedy nagram ten rozdział. Oczywiście o wszystkim pisałam na Facebooku, dlatego polecam wam śledzić tego Facebooka, bo tam naprawdę są informacje na bieżąco i warto tam zaglądać. Dzielę się też różnymi ciekawostkami. Jeszcze jedna rzecz, zanim zaczniemy. Jeśli trochę gorzej sobie radzicie z językiem angielskim, to bardzo was zachęcam do wyłączenia napisów, które dla was przygotowałam. Możecie je włączyć w odtwarzaczu YouTube. A my zaczynamy rozdział trzeci. Chyba jeszcze pamiętam, jak to się robiło wszystko. Chyba. Ostatni rozdział skończył się na spotkaniu tego, tej psowatej istoty, jak on miał. Zaraz się dowiemy. Borys. Wiedziałam, że gra mi to od razu przypomni, tylko... co się wydarzyło w międzyczasie? Bo wygląda to tak, jakby coś tu się wydarzyło w międzyczasie, prawda? Z tym nic nie mogę zrobić. Kość? A, on tu pewnie śpi. Przypomina, są takie zegary z kotami. Co one ruszają oczami na boki. To jest bardzo podobne. Nie podoba mi się to, że tutaj tak przecieka ten tusz. Pranie. Zaraz do ciebie zajrzymy. Nie odbijamy się w lustrze. Ty pierzesz w tuszu, jesz tusz. Strasz tuszem. Okej. Okay. Okej, rozumiem. Nie mam pytań. Dobra, chodźmy z nim pogadać. Czy może jeść po prostu to, co zrobił? To taka niezła samowystarczalność, nie? O. Tak. Puszki z jedzeniem. I'm not getting out of here that easy. Need to open the door, but the lever is missing. Boris probably has it. Czy on cię tu uwięził? Podpowiedź. Pogadaj z Borysem. Dobrze, pogadamy. To wygląda koszmarnie. Cześć, Borysie. Hey, buddy. Using that lever handle around? Or are you holding it hostage until I make you something to eat? I thought so. Let's see what we got. Ja je zjadłam. Oh fuck. Ja je zjadłam. To bardzo, bardzo niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze. Ale dwie zjadłam. Zobaczymy, może jak wezmę trzecią, to coś się zmieni. Zamknięte. Ciekawe. Nie można kucać. Czuję się z tym źle. O, słodki Borysek. Okej, teraz mogę otworzyć. A nie, nie zjadłam. Zebrał. Już byłam przerażona, że jest taki błąd, że można po prostu zeżreć te zupy, zanim się je ruszy. W sensie, zanim będzie można ich użyć. Coś mam z tym robić? Trzymaj. There you go. Thank you.
Szybko poszło, co? Mam nadzieję, że będę mogła to wrócić, jak będę miała taką potrzebę. Chociaż i tak pewnie pójdziemy na tyle daleko, że... Właśnie dostałam powiadomienie. Czy na pewno chcesz opuścić bezpieczne miejsce? Nie możesz wrócić. Puszki z jedzeniem. Dlaczego idziesz za mną? Okej. Mam nadzieję, że będziesz mi pomagał. Albo coś cię zeżre tak dramatycznie. Trochę mnie ta czułość wkurzyła. Mogę to otworzyć? Nie. Kurna, teraz jest za niska. Ej. Nie mam broni. No dobra, niech zostanie. Tak jak jest. Looks like it's really dark up ahead. Let's find some light. Na przykład to? To? Racja. O, fajnie. Chodzenie w ciemnościach. Świetnie. Super. Zawsze o tym marzyłam. Ten rozpryskujący się tusz na tych kratkach. Mam wrażenie po prostu, że coś stamtąd wychodzi. Albo bulgocze. Dobra, nie będę gasić. Czy Borys idzie za mną? I to jest trochę straszne. Nie wiem, dlaczego zbieram te puszki, ale niech będzie. Przeraża mnie to. Tylko tu jest za dużo? What the fuck? Przegapiłam jakiegoś strachacza. Albo i nie. Yeah, me either. Albo po prostu było to tuptanie, które miało mnie wystraszyć. Po prostu. Takie tam zwykłe tupanie. Coś, co się spotyka, tak? Jak mieszkasz w bloku, to też się zdarza, że ci tupią nad głową. Ej. A. Another dead end. I don't see any other way through. You got any ideas, Borys? On jest creepy. Stoi i patrzy się w ścianę. Jak rozumiem, mi pomożesz. A ja zostałam tutaj sama. No bo dobra, nie jest aż tak ciemno, jak mogłoby być, ale... Nie mogę się patrzeć na oba drzwi. Na raz. Okej. Borysie? Ty nie idziesz? No dobra, chodźmy. Złapie nas. Po prostu nas złapie. Mam nadzieję. Tu są zabawki. I don't remember any of this. To jest takie creepy. Okej, tego się nie spodziewałam. Teraz możemy się chować. Czy będą nas próbowały zjeść zabawki Bendigo? To coś nie ma głowy. To jest ta Angel, prawda? Co? Kto tak śpiewa? I gdzie? I better get over time for this. Okej. Wyłączyło mi napisy, albo nie pokazało napisów za to akurat. Why is there always something blocking the door? Gotta be a way through. Okej, musimy znaleźć kolejną dźwignię. No dobra, ale odsłuchajmy sobie najpierw...
Czy ja chcę na pewno tego słuchać? Tutaj jest aktualnie utrzymująca się figurka z tuszu. Chciałabym znaleźć te lalki z uśmiechem, albo i nie, bo pewnie one mnie będą prześladować. To są same Angele, co? I Boryski. Pracuj ciężko, pracuj radośnie. Boję się, że zaraz coś na mnie wyjdzie. Jeszcze jest zablokowana? Tak, jeszcze jest tu głowa. Czy to wszystko? Z tej strony też? Czemu? Dlaczego ktoś to poblokował? Bo to nie stało się samo. Ja nie chcę włączać maszyny na zabawki. Oh fuck. Znowu nie jestem w stanie przejść. Dobra, muszę jeszcze raz? No dobra, idziemy dalej. Chyba. Nie mogę tego zamknąć. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. To teraz? Co mam zrobić? Fuck. Nie chcę tam iść. Hej? Halo? Zrobiło się ciemno zupełnie. Czy tak miało się stać? A ja ciebie nie, Alicjo. Wydawałaś się taka sympatyczna. Dobrze się tu było wcześniej? Panie. Idziemy dalej. Demon Anioł. Cny się chodźmy w tę stronę. Gdzie te drzwi się zamknęły? Fuck. Ten tusz naprawdę jest zrobiony tak, że jest po prostu przerażający. On jeszcze ma taką oleistą strukturę. Jest po prostu taki... No jest przerażający. Czy nie będą mnie goniły lalki? A Alicja. There's nothing wrong with dreaming. Wishing for the impossible is just human nature. That's how I got started. Just a pencil and a dream. We all want everything, without even having to lift a finger. They say you just have to believe. Belief can make you succeed. Belief can make you rich. Belief can make you powerful. Why, with enough belief, you can even cheat death itself. Now, that is a beautiful...
Blech. Tyle wam powiem. Ciekawe, czy będę musiała się chować w tych miejscach. Pewnie tak. Stresuję się. Nie wiem, czy jest... Fuck, ty kiju! Borysie! Cieszę się, że cię widzę, ale nie rób mi tego! Boris! Oh, you scared me to death. Don't suppose you found anything we can use to protect ourselves with. This will do. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz się zacznie jadka. Tak, Borysie? To mi chciałeś powiedzieć? Zanim to nastąpi, napiję się. Napita. Mogę krzyczeć. Boże, te okropne zegary tu są. Śmiechowe Boryski. Błędnie zaczęłam ją wcześniej nazywać Angelą, ale wiecie, Alice Angel, takie tam. Nic ciekawego nie ma, są jeszcze samoloty. Nie wiem, co samoloty mają wspólnego z tą historią. Ja z pewnością chciałabym... Looks like to open this, we need to throw two levers at once. You get this one. I'll find the other. Boję się, że jak to zostanie pofarbowane, to się ruszy. I mi zje Borysa. Żeby nie było, że potem nie powiedziałam, jakby się tak stało. O! Chyba nie widziałam wcześniej tego... plakatu. Co mnie będzie żarło? Teraz to ja jestem w sumie ciekawa. Może mogę się wrócić. Co jest po stronie aniołka? Wiecie? Może, nie wiem, jakiś tekst fajny znajdziemy, czy coś. O. Huh. Okej. Okay. To się zamknęło. No dobra. No nic. Może w ten sposób miałam wybrać to, co mnie będzie gonić? Może są rzeczywiście tutaj różne ścieżki? Czy coś takiego? Dlaczego nie mogło być tu dźwigni, tak żeby oni się widzieli i zrobili to rzeczywiście jednocześnie? What the fuck? No bij go. Trochę mnie obił. Mój pierwszy odruch, uciekam. Tam wejść, no dobra. Czyli jednak są tu ożywione lalki. Spoko. W sumie nie spoko. To koszmarne. Trochę mnie pociesza obecność Borysa. Cieszę się, że wrócił. To pewnie mi odnawia życie te zupki. Mam nadzieję. Bo nie widzę, ile mam życia, no ale nie zabijało mnie te wszystkie rzeczy od razu. Okej. Okay. Męska toaleta jest zamknięta. Damska też. To przykre. No bo, wiecie, musimy sikać w kącie. Tak naprawdę. Po co to jest? Po co to jest? Bo jak gdyby jeszcze mi się to nie przydało. Chyba, że będę uciekała całą drogę powrotną. Albo jest achievement za wejście do wszystkich.
Kielich wie. Winda. No dobra, chodźmy. Mamy różne piętra. A tu jest coś ciekawego? No nie mogę teraz tego zniszczyć. Buu. Okej, okay, dobrze widzieć. Żeby mnie to kiedyś nie przestraszyło. Tak. A może nie mam chłopaka, wiesz? Podziękuję. A mogę coś tu wcisnąć? Drzwi? Cokolwiek? Nic? A może chciałam zajrzeć na inne poziomy, Borysie? Nie mogę wcisnąć przycisku w Borysie. Nie wiem czemu. Another day, another dollar. Powinno to działać tak, że cokolwiek powinnam być w stanie zrobić. Wystraszyłam się cienia Borysa. To jest fajnie. No dobra, ale winda tu jest. Ale nic z tym... Aha. Nie! Bo widzę, że mogę się wybrać na poziom 11 teraz. O kurna, a teraz? Na 9 nie mogę? I na 14, ale na 11? Na P? Przejadę się tam. Nie wiem po co, ale... Jestem ciekawa. Tylko nie uciekaj mi, Windo, dobrze? Tak? Możemy się tak umówić, że mi nie uciekniesz? Always on time. Wiecie, to są takie maszyny, tak? Jak się pracuje na godzinę. Żeby zatwierdzić, że się było w robocie i że się wyszło o planowanej porze. Nie mam pojęcia, co ja tu robię i czy potrzebnie tu przyszłam. I po co cały czas wchodzę w te miejsca? Ale wchodzę w nie. Bo wydaje mi się to ciekawe. Mhm. A mogę tam przejść, ale tu chyba mamy odtwarzacz. Tu się dzieją dziwne rzeczy. No dobra. Czy ja tu kiedyś byłam? Nie byłam tu chyba nigdy. No ale właściwie ten poziom był po to, żeby znaleźć sobie i odsłuchać tekst i dwie znajdźki zaklepać, jeśli one są w ogóle znajdźkami. Nie mogę go rozwalać. Czy ty masz dwie strony? Tak. Że myślałam, że się odwrócił do mnie. A on po prostu ma dwie strony. No dobra. To jedziemy teraz na poziom... A, na 14 nie mogę i na K. A na K też mogę wrócić. Ciekawe.
To pójdźmy na P. Potem się spotkamy z naszą Alicją. Another day, another dollar. Chciałam coś powiedzieć, po czym stwierdziłam, że może nie będę tego mówić. Lepiej. Bo zaraz jednak się okaże, że nie mam racji. Wywołam wilka z lasu, albo tuż. Nie chcę tu więcej pracować. I dużo tuszu. Okej. On nas oswobodzi. Aha, koniecznie. To jest otwarte, a tam? Nie wiem, czy powinnam tu chodzić. Może wiesz, że będziemy tutaj jeszcze łazić jeszcze raz. Ale... O-o! Rzuci się na mnie skądś. Miło. Słodziutko. No dobra, no. Zwiedzajmy dalej. No nie mam pojęcia, to wygląda jak miejscówka, w której powinnam się chować. Ale nie mam przed czym. To nie tak, że chciałabym mieć coś, przed czym miałabym się chować. Wolałabym, może jednak nie. Może jest to po prostu znajdźka. Kij wie. Dobra, wracamy do Alicji. Borys tu gdzieś pewnie jest. Powinien być, prawda? Bo nie łaził cały czas ze mną. Nie widzę go. To jest smutne. A, widzę go. Dobra, powiem to. Jest za spokojnie. Przez to człowiek jeszcze bardziej się nakręca i stresuje. Kiedyś może już opowiadałam o tym. To jest otwarte. Ale moim największym koszmarem w dzieciństwie była właśnie winda, która zamiast zatrzymać się na parterze, jechała jeszcze w dół. Było to w bloku, w którym dorastałam. Ten koszmar. I ta winda najniżej w życiu realnym mogła zjechać na parter. Natomiast we śnie jechała coraz niżej. Było coraz bardziej niepokojąco. Zaczęły się pojawiać rzeczy za drzwiami. Wiecie, to była taka winda z szybką w drzwiach, więc było widać, co jest na zewnątrz. Czy ja też mam biec? Nie działa. I wiecie... Oj. Ojej. O nie. Czy oni ciągle to z tobą robią? I ty potem się odradzasz? To wygląda koszmarnie. Tam coś ma straszną japę. To jest pewnie to samo, co to. Tam też jest straszna rzecz. Fuck. Właśnie miałam dalej opowiadać, jak wygląda ten mój koszmar. O, to jest to, z tą straszną japą.
Ale... Gra nadrabia za siebie. Może jak się pomaluje tuszem, to... Jak się pomaluje tuszem, to może nie będą... Nie konić? Kto? A. Ty jesteś aktorką podkładającą głos. Aktorką, która została opętana, tak? Suzy. Me, having lunch with Joey Giroux. Apparently times are tougher than I thought. For a moment there, I thought I'd be stuck with the check. But I gotta say, he wasn't at all what I expected. Quite the charmer. He even called me Alice. I liked it. A mi się to nie podoba. Zaraz wracam. Xarmę wrócił, więc może już nie będę się aż tak bała, ale... What the fuck? Dlaczego to mi wygląda jak... Nie, to jest jakaś miarka ciepłoty, ale to mi wyglądało jak... Kojarzyło mi się z żelazną dziewicą. Xarmę straszysz! A tak serio, to co to jest? A, to jest ta istota, która się na mnie rzuciła. A! Nie zauważyłam cię wcześniej. Hej. Dobrze się bawisz. To żyje. How's a girl to choose? Take this little freak, for instance. He crawled in here, trailing his tainted ink to my door. It could have touched me. It could have pulled me back. Do you know what it's like living in the dark puddles? It's a buzzing, screaming well of voices. It's a swimming like fish in a bowl. Rozumiem, że ta część twojej twarzy nie jest idealna. Czy niepotrzebnie zwiedzałam tamte poziomy? Widzę, że ona woli się zabawiać bez nas. No dobra. Wróćmy do windy w takim razie. Zobaczmy, co ona tam dla nas będzie miała. Czy ja tu jestem w stanie... Nie, ślipy zaułek, co? No i będzie. Wróćmy do windy, zobaczmy, co ona tam dla nas ma. Pójdźmy w te miejsca, w których już byliśmy. Borys zniknął. Co mnie martwi. Albo znowu mnie będzie straszył, albo coś mu się stało. Może Alicja sobie go... Aha. Pewnie też zobaczymy, dlaczego ja nie mogę tego zrobić. Dobra, a gdzie jest winda? Aha, tutaj mam coś wziąć. Okej. To nie jest chyba lepsza broń niż to, co miałam wcześniej, ale niech wam będzie. There are so few rules to our world now.
punching in. But there is one rule we all know and respect down here. Beware the Ink Demon. Stay out in the open for too long and he will find you. Fuck. If you see him, you better hide. If you don't, well, I enjoyed our date. Now, let us begin our work. Czyli teraz się zacznie dziać cokolwiek. Okej. Okay. To już wiem, po co są te kible. Dobra. A. To? Nie wiem. Nie mam pojęcia, jak wygląda ta rzecz, którą mam macać. Zobaczymy. P? W takim razie? Poziom? Czy ja muszę po prostu łazić między tymi, między kiblami i się chować? No i wam będzie. Another day, another dollar. Słyszałam, że to jest zapis. Nie mam pojęcia, co mam z tym robić. Czy mam tu wszystko podwyższyć na maksa? Może tak. Nie, bo to ściąga. O matko. Stresuję się. Serio się stresuję. A może to wszystko ma być na wysokości, gdzie są te znaczniki? Wiecie co? Zaczęło się robić źle. Może tu wejdę, będzie lepiej? Nie? Nie jest lepiej. Czuję się idiotycznie z tym przepychaczem do kibla. Okej. Mamy jedną rzecz. Co teraz? Zapis. Okej. Nie wiem, Borysie, czy to bezpieczne chodzenie ze mną. Ale jak uważasz? Szlak by to! To, że przynajmniej mogę się tu jakoś bronić. A może będzie jeszcze druga taka skrzyneczka. Nie pamiętam w sumie, jak tu wcześniej zaglądałam, czy była. Fuck. Przerażające. Po prostu przerażające. No było. Czy ja usłyszę, jak on się będzie tu pojawiał? Czy nie? Bo jak na razie pojawiają się tylko jego przydupasy. Mamy już połowę tego, co miałam zebrać, tylko teraz będzie pewnie jeżdżenie. Może też się zacznie coś pojawiać, więc będzie gorzej. No dobra. A. Nie pamiętam też, w którym miejscu tu była skrzyneczka. Ale znajdziemy, poradzimy sobie. Mamy nasz przypychacz do kibla. Czuję się prawie jak hydraulik. Fuck. Coś tu słyszałam, jeszcze jęczało, nie? Chyba mi się wydawało. Co to jest? Z kamera? Czy to jest to, czego mam unikać? Może? Jezu!
Ciekawiej będzie, jak na nią wpadniemy i damy się zabić. Gdzie ona się podziała? Okej. Natomiast nie znalazłam tu rdzenia. Niech wam będzie. To muszę się wrócić teraz... tu, prawda? Na ten poziom, z którego przyszłam. Obawiam się, że tu będzie dużo szukania. Irytujące są. Nie wiem, czy to był... Nie mam pojęcia, czy to był ten demon, którego miałam się bać. Czy ona mówi tutaj o... Bendim na przykład. Dobra. Mam trzeci. Muszę iść tam, co? Cholera by to wzięła. Skąd ty się tu wziąłeś? Skąd? Nie było tu plamy żadnej. Ej. One są przerażające. Przydałoby mi się trochę zupy. Ale chyba całą z tej okolicy zjadłam, niestety. Jestem taka spięta. Tu mam się wrócić? Nie. Ej! Nie, żebym się tego nie spodziewała. Obrywam, zanim on się zamachnie uroczo. O! Fuck. Natomiast znalazłam kolejny rdzeń. Do wzięcia. W bardzo niefajnym miejscu, ale niech on będzie. Chodźmy dalej. Ja się boję. Borysie. Pogłaszcz. Straszne są te, co lezą. Już nie mam ochoty go tłuc. Dobra. Tam coś stało, albo mi się wydawało. No dobra. Mam to, czego chciałaś? Mam to, czego chciałaś. Ciekawe, co teraz na mnie wyjdzie. Nie wiem, o kim mówisz. Aha. Tu?
mam polować dla ciebie na innych przeciwników, tylko których? Te pełzające gluty, czy te, które stłukłam, bo już chodziły w innych miejscach? Another day, another dollar. Te lalki. Kiwie. To. Tamto z... O, hej. I co? Ile mam tego zebrać? Wszystkie, jakie znajdę? I mam chyba szczęście co do spotykania demona, bo go nie spotykam. Co nie? W sensie, nie wiem, czy aktualnie tą rzeczą, przez którą miałam się chować, był ten koleś z kamerą. Ale najwyraźniej... Nie mam pojęcia. Bo nie spotkałam też, jak gdyby, żadnego innego, równie charakterystycznego przeciwnika. Jezu, gro! Tu się zadziało z dużej rzeczy naraz. On się pojawił, ja go walnęłam i on zniknął. Ej. Czy ci, których mam zbierać... Wystarczy, że uderzę raz. Boże, jaka jestem zestresowana. Nie wiem, czy taką... Po nich zostają kubki i ja mam je zbierać. Szkoda, że nikt mi tego nie powiedział. Ej. Ona tam mi akurat zniknął. Ten, którego mam upolować. O! Ej! Czekajcie. Och, kurna! Pojawi się znowu? Nie? Nie mam pojęcia. O! Kolejna kubka do kolekcji. Idźmy stąd. W takim razie. Już idę. Naprawdę nie chcę być za długo. Z dala od ciebie, moja droga. Nie. Tu może mnie coś zjeść aktualnie. Albo mnie po prostu nastraszyła. Kijowie. Coś, co jest całkiem fajne, to... Czy możesz trafić w to coś? I to nie jest fajne, że nie trafia. Natomiast to, co mi się podoba, to, że każdy ten rozdział jest trochę inny. Każdy jest dłuższy, to może akurat też tak mi się nie podoba, ale każdy jest trochę inny. Inne rzeczy się robi. Ile ja jeszcze będę chodzić na te posyłki? Dziewucho. Bez przesady. Dobra, test na to, czy gra się zapisała tam, gdzie powinna się powiódł, bo aktualnie zrobiłam sobie chwilkę przerwę. Czy ja znowu mam wracać i łazić po tych poziomach? Jezu, to się robi nudne. To się robi po prostu nudne. Tak szczerze. No ale... jak chcą. Nie wiem w końcu, czy wcisnęłam K czy P. W ogóle co to za oznaczenia pięter?
są numery, litery. Another day, another dollar. O Jezu. To aktualnie mocno bije, czy ja stąd mam to wyjmować? One down. Okej. Okay. Tak też myślałam, że te skrzynki będą się do czegoś przydawać. Tu wcześniej było chyba zamknięte, prawda? Ha. Niemiło. Wejdziemy może do tego korytarza, do którego wcześniej nie wchodziłam. Będzie fajnie. Jeju. Kiedy przestanę się na to łapać? Tu nic nie mam, ale może tu będę musiała później wejść i coś zrobić w sumie? Nie mam pojęcia. Albo mogłam tu też wejść? Nie mam najmniejszego pojęcia. No dobra. Bo widzę, że tu też są rzeczy do zbierania z wcześniejszych zadań. O, jeez. This one's empty. Takie rzeczy się też będą działy. To przykre. A, schody. Czy ja nie muszę jeździć windą? Okej. Okay. Może tu też się coś otworzyło nowego? Nie mam pojęcia. Ale jedno wiem. Takie łażenie i szukanie rzeczy jest nużące. Ile ja mam tego zebrać? 4. Dobra. To jest zamknięte. Ale mam 3. Nic tu nie ma. Na tych piętrach. Okej, ten rozdział jest dłuższy, ale przez większość czasu właściwie nic się na nim nie dzieje. Ciebie jeszcze nie widziałam. Jesteś śmieszny, a może i bardzo przerażający. Raczej to drugie. Teraz zobaczymy, czy tu będzie. To zniknęło ze ściany. To dziwne. No bez jaj, dlaczego nie mogę tego otworzyć? Spadałam sytuację. O, teraz tu jest pudełko. I aktualnie... To jest już potwierdzony bug, że zbierze się ileś tam tych trybików i nie można otworzyć ostatniego pudełka. Jedynym sposobem w tej chwili, żeby go pokonać, to po prostu restartować poziom i zbierać. One down. Yeah. Bez końca. W sensie, póki się nie uda. Wiecie, że to jest radosne? Wiecie, jakie to jest super ekstra przyjemne? Przepraszam, ale jestem sfrustrowana tym, co mnie spotkało. No ale jakie mam inne wyjście? Nie mam innego wyjścia. Znaczy, mogłabym rzucić grę w cholerę, ale nie. Jestem ciekawa... Jestem ciekawa, jak ona się zakończy, bo jak na razie wchodzimy tylko głębiej, jest więcej strasznych rzeczy i nic z tego więcej nie wynika, nie? Znaczy, poznajemy nowe postaci, ale w sumie, czy uda nam się stąd uciec? Czy uda nam się jakoś pomóc może tym ludziom tutaj? Chociaż w to wątpię. O Jezu, a ty skąd? Chyba stąd gdzieś wyłaził, no nieważne. No dobra. No bo sytuacja wygląda tak, że te pudełka, z których ja mam zbierać te trybiki, pojawiają się losowo.
Tak samo jak zauważyłam w pewnym momencie, że te, z których zbierałam rdzenie, też pojawiły się w pewnym momencie w innych miejscach, po tym jak włączyłam ponownie grę. Another day, another dollar. Więc podobnie jest z tym. O. Miejmy nadzieję, że wystarczą dwa podejścia i będę miała wszystko, czego chcę. Nie będę musiała tego powtarzać zbyt wiele razy. Widzicie, tutaj był wcześniej, teraz tu nie ma. I teraz też tu nie ma dwóch pojemników, jest tylko jeden. Dobra. To zobaczymy teraz, czy ostatnie pudełko, które znajdę, będzie nie do otworzenia. Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że nie. O! Uff. Ulga. Ulga. Spokojnie. Pojedziemy sobie windą. Może tylko się na nią doczekać, bo już nie pamiętam, na którym piętrze została. Ale przyjedzie. Mam nadzieję, że Borys będzie cały. W sumie rozumiem, dlaczego on siedzi w tej windzie. Czy podejrzewam, że Alicja go widzi? Tylko go ignoruje. Ma nas do spełniania swoich zachcianek. Takie tam romanse w biznesie. Czy będziesz miała dla nas jeszcze jedno zadanie? Jak tak, to się zastrzelę. Też lubię siekierę. Ale znowu mam iść i coś dla niej robić. Może się utopię w tym duszu. Mam wrażenie, że te pudełka z tym... z tymi trybikami też się pojawiały w różnych ilościach. Nie dość, że losowo, to jeszcze tak poprzednio ja ich miałam tylko 5. Tutaj w sumie też tylko 5 widziałam. Ale może tak, może raz pojawia się ich 5, raz się pojawia ich... 8. Tak. W każdym razie znany bug jeszcze nie zdążyli naprawić. Cieszę się, że nie musiałam się z nim męczyć za długo. Dobra. Jedno poszło. Na tym piętrze jakiś stał, a może wyżej w sumie. O, tu jest, widzę go. Ja w sumie nawet jakbym zapamiętała, gdzie to wszystko było, gdzieś tam w miarę przy pierwszej wizycie, to niewiele by mi to dało, bo tutaj się losowo zmienia umiejscowienie przy wczytaniu gry, a że musiałam wczytać, bo miałam buga, bo tu mam jedno wycięte. Dobrze, że te ciała aktualnie się rozwalają na ten tusz. A jakby się tak, nie wiem, co któreś miało takie problemy ze sobą, to by było źle. Dobra, to było trzecie, czyli jest potrzebny mi jeszcze jeden. Nie mam pojęcia, gdzie go znajdę, gdzieś go znajdę. Pytanie tylko, czy go gdzieś przegapiłam? Nie. Kurna, gdzie? Oh, fuck! Fuck! Czy on się jednak pojawia?
Czyli on się jednak pojawia. Nie mam pojęcia, czym ucieknę. Nie mam pojęcia, gdzie mam się schować. Teraz ubiegnę przed siebie. Fuck. Czy to mi cokolwiek da? Chyba nie. Chyba mi to nic nie dało. Okej. Czy on tu dalej będzie? Nie. Nie wiadomo, co się z nim stało. Dobra, spadamy stąd. Po prostu stąd spadamy. No. No. Czy on mnie nie będzie więcej śledził, czy jeszcze go spotkam na samym dole? To jest ciekawe. Jest tu dużo tuszu. Chyba więcej niż było, co? No nie wiem. Zobaczymy. To już wiem, w których miejscach oni się pojawiają. Tyle razy tędy tu przechodziłam, że już wiem, gdzie się pojawiają. Co się dzieje, co? Co? Teraz będę walczyć w grze, która do walki nie jest przystosowana. A, to wy. Mogłam zostawić tą siekierę. Siekierą się łatwiej biło. Czy to wszystko? Alicjo. Czy spotkamy naszego przyjaciela? Zdążyłam się ucieszyć, ale mogłabyś nam dać tą sikierę. Byłoby miło. Dobra, idziemy wykonywać więcej twoich poleceń. Zawsze o tym marzyłam, żeby wykonywać polecenia pięknej kobiety z tuszu. Another day, another dollar. Jedziemy, Borys. Coś tu się ciekawego wydarzy. Może. A. Ja wcale nie chcę tu być. Okej. Okay. Nie zauważyłam tego wcześniej, że mam zebrać dosłownie serca z tuszu. Okay.
widziałam tę istotę wcześniej. Czyli rzeczywiście tutaj można było spotkać Pendiego. A to jest jeszcze inna istota, która będzie nas prześladować i wkurzać. Nie ma tu nigdzie twojego serduszka? To jest bardzo creepy. Czy on tu idzie, czy mi się wydaje? On chyba idzie w jedną stronę, więc... Ta. Chcę zapisać z grę i sobie pójdziemy tędy. Jest trochę za bardzo blisko za mną z tyłu, żebym była spokojna. Ale może po prostu się tu schowamy i poczekamy, aż on przejdzie. Tak po prostu. I będziemy iść jakiś dystans za nim. Nie mam pojęcia, jak on dobrze słyszy w sumie. Idzie. Wlecze się. Ja już sobie wzięłam wodę, żeby się napić. Lepiej mu się przyjrzymy, co? Drugie. Cieszy mnie to. Trzecie. Dobra, zaczynam znajdować rzeczy. Czwarte. Mylące są te projektory, które są tu zostawione. Ale pewnie tak ma być, że mają mylić. Widzę, że te serca też się pojawiają w losowych miejscach. No dobra, chodźmy tu. O, fuck. Dobra, będę musiała przeczekać, aż on przejdzie, bo już widziałam ostatnie serducho. Ale to sobie poczekam spokojnie. Nie spieszy nam się. Ten rozdział jest zdecydowanie dłuższy niż poprzednie. Nawet pomijając tak całe, że tak powiem, potrzeby powtarzania obiektywów ze względu na glitche. Teraz widzimy go jeszcze bliżej. Żeby się chciało sprawdzić, co on tak naprawdę jest w stanie nam zrobić, ale nie. Nie sprawdzajmy tego. Jak znajdę drogę powrotną? Znalazłam ją natychmiast praktycznie? Okej. O Jezu, wynośmy się stąd. Im prędzej, tym lepiej, zanim się coś na mnie rzuci. Może jest to ostatnie zadanie. Dobrze, że przynajmniej to zrobili w innym miejscu. Aha. I co teraz ze mną zrobisz?
Nie ufam aktualnie w to, że mnie wyślesz do domu. Ksarmę kaszle w tle. Always on time. Zdarza mu się. No dobra. Niech będzie. Niech będzie, że ci zaufam. Jakbyś się dała zabić? Co ty z nami zrobisz? Boję się tego, co ona z nami zrobi. Już mi się prawie zrobiło jej szkoda. To będzie bolało. O nie. Ale... To brzmiało bardzo źle. Ale to jest nasz Borys. Au. Au. Oczywiście nie umarliśmy, bo będą jeszcze dwa rozdziały tej gry. Okej. Okay. O nie. Nie, Borysie, uciekaj. Zostaw mnie, uciekaj. O. To przykre. On nam pomógł. Koniec rozdziału. No, fajnie, że pojawiła się nowa postać. Nie fajnie, że nie dowiedzieliśmy się nic nowego. Znaczy, bardzo mi się podobał projekt postaci Alicji. Bardzo mi się zastanawiam się, jak przetłumaczyć. Jeszcze wy w napisach już pewnie jakieś tam tłumaczenie widzieliście, natomiast napisy robię w postprodukcji. To oczywiste, że jeszcze nie wiem. No ale ten łażący projektor też był mega zaprojektowany. Postaci z tego gangu. Super, super. To było super zaprojektowane. Natomiast to, co mi się nie podobało, to wszystko, co musieliśmy praktycznie robić w tym rozdziale. Czyli ile razy? Ja w sumie chyba 4 razy przeszłam te poziomy, tak? Bo raz przeszłam sama dla siebie. Bez potrzeby zupełnie. Nie wiedziałam, że będziemy tam jeszcze 3 razy schodzić. Dobrze, że ostatni zrobili na ostatnim miejscu. Może nie na ostatnim miejscu, ale wiecie, o co chodzi, tak? Jak gdyby... Bardzo dobrze, że ostatnie zadanie zrobili w innym miejscu. Ale... Nie powiem, że ten rozdział mi się podobał. Nie powiem. Jest to wina tego, że natrafiłam na glitcha, przez co trwał on jeszcze dłużej niż dla wszystkich innych. A i tak bez tego byłby za długi. Bo po prostu w międzyczasie się nic ciekawego nie działo. No ale trzymam kciuki za to, że twórcy jak gdyby testują różne rzeczy. Tak naprawdę każdy rozdział to jest trochę co innego. I trzymam kciuki za to, że się nauczył na błędach i kolejny rozdział będzie jednak ciekawszy i więcej się dowiemy z fabuły. Ładny obrazek. Tak, podoba mi się. Ben jest taki... Czy sama grafika w tej grze i te projekty przeciwników są takie creepy. To mi się zawsze będzie podobało. Natomiast zdecydowanie to, co robiliśmy w tym rozdziale... Nie. W czwartym... Bardzo proszę, bez schodzenia po 3 razy w tych samych miejscach i bycia chłopcem na posyłki. Nie mamy pojęcia, kiedy wyjdzie rozdział czwarty. Kiedy wyjdzie, to pewnie go nagram.
Jeśli znów nie będę chora, to pewnie go nagram tuż po premierze. Cóż, na razie czekamy, aż cokolwiek ogłoszą. Dzięki wielkie za oglądanie, do usłyszenia w innych moich seriach i w kolejnym rozdziale oczywiście. Trzymajcie się.